konik pierdzi i śmierdzi. Nie bądź złośliwa, Polinezjo. Przecież wiesz, jak jest. Nie bądź złośliwa! Nie bądź złośliwa! Nie bądź złośliwa! Polinezjo, ja cię proszę. Kochany panie doktorze, piszę do pana, bo jest pan ostatnią deską ratunku. Deską ratunku! Deską ratunku! Deską ratunku! Ostatnią deską ratunku. Przed 2 laty moje dzieci wybłagały, abym kupiła im papuszkę. Na początku wszystko było wspaniale, dosłownie wspaniale, bo papugi to piękne zwierzęta. Papugi to piękne zwierzęta! Papugi to piękne zwierzęta! Słyszysz, doktorku? Piękne zwierzęta! Tyle, że ostatnio odchodzimy wszyscy od zmysłów, ponieważ z naszą papugą nie da się wytrzymać. Nie da się wytrzymać! Nie da się wytrzymać! Jak to nie da się wytrzymać? Jak to nie da się wytrzymać? Powtarza wszystko, co powiemy. Przestaje słyszeć własne myśli, bo ona nie przestaje gadać. Gada, 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 a jak już sobie pogada, to znów zaczyna gadać. Nie chcę być okrutna, ale zaczynam myśleć, że jedynym sposobem, by przestała wciąż gadać i zatruwać nam życie, jest wypuszczenie jej za okno na chłód, wiatr, śnieg i głód. Na chłód, wiatr, śnieg, głód! O, przypomniało mi się, zjadłabym coś. Słyszysz, doktorku? Zjadłabym coś. Może na przykład jakieś ziarenka, takie jakieś pyszniutkie, takie drobniutkie, takie słodziutkie, takie... Jak to na chłód, wiatr, śnieg, głód? Droga pani, zgodzę się z jednym. Papugi to wspaniałe zwierzęta. Jednak jestem zmuszony zgodzić się z panią również w drugiej kwestii. Otóż wytrzymać z nimi naprawdę niełatwo. Złośliwe to, podłe, niewdzięczne i tak, męczące. Człowiek nie słyszy własnych myśli. Muszę wyznać, droga pani, że sam kiedyś miałem papugę, Polinezję. Kochane to było, ale skończyło w garnku, bo bez przerwy miało coś do powiedzenia. Co myślisz, Polinezjo? Dzień dobry. Czas się przedstawić. Jestem doktor Doolittle. Pewnie gdzieś już słyszeliście moje nazwisko. Nie chcę się chwalić, ale jestem dość znany tu i ówdzie. Zwłaszcza ówdzie! Od wielu, wielu lat leczę zwierzaki na całym świecie. I tak się składa, że jestem w tym najlepszy. Najlepszy! Cóż, niektórzy mówią też, że najprzystojniejszy. Najprzystojniejszy! A wiecie, dlaczego jestem najlepszy? Bo rozumiem, co mówią zwierzęta. Tak, tak, po prostu rozumiem ich język. Kiedy więc wy słyszycie, że krowa robi ja słyszę muszę się napić. Kiedy kot miałczy swoje miau, ja słyszę miałbyś dla mnie coś do jedzenia. A kiedy psy warczą to ja wiem, że tak naprawdę mówią wreszcie jesteś, dawaj przytulaska. A kiedy papuszka mówi to co ma na myśli, he? Najpewniej ma na myśli jestem taka przemądrzała, wszystko wiem najlepiej na świecie. Tak to wygląda, drogie dzieci. Ale wiecie co? Dziś zdradzę wam kilka tajemnic zwierzęcego świata. Posłuchacie, jak rozmawiam ze zwierzętami i sami zobaczycie, że to nie takie trudne. Do tego jednak przydałaby mi się drobna pomoc. Kto chciałby mi na początku, zapraszam Liska, tutaj po schodach za Polinezją, aby Lisek pomógł mi tutaj wybrać miejsce, gdzie się udamy. Moi mili, ja tu mam taki mój globus. Widzicie globus? Wszystkie miejsca, które są żółte, brązowe bądź pomarańczowe, to są miejsca, które już na świecie odwiedziłem. Jak widać, byłem już w wielu miejscach. A gdzie mnie nie było, tutaj są oczywiście inne kolorki. Poproszę ciebie o zakręcenie tym globusem. Ja gdzieś losowo nadepnę na ten globus, tam go zatrzymam i tam się udamy. Co ty na to? A jak się nazywasz? Weronika. W takim razie uwaga, Weronika kręci globusem. Najpierw sprawdź, czy damy radę. On jest bardzo ciężki, trudny. O, dobrze, wygląda nieźle. Spokojnie, żeby nam globus się nie wywrócił. Uwaga, żebym mógł zatrzymać też jakoś. Dobra. Gdzie chcesz jechać?
O, zatrzymał się. Dobrze, jeszcze raz. Uwaga, uwaga. Maszyna lutująca jest już gotowa i udamy się na przykład o tutaj. Wiesz, co to za miejsce? Australia. Australia. Dziękuję za pomoc. Moi mili, nie wiem jak wy, ale ja już w Australii byłem i muszę wam przyznać, że bardzo lubię to miejsce. Sympatyczni ludzie, a jacy gościnni. Takie pyszne jedzonko. No ale to nie wszystko. W Australii jest mnóstwo zwierząt, których nigdzie na całym świecie indziej nie zobaczymy. Takie na przykład misie koala. Znacie misie koala? Wiecie, że nasze miśki koala wcale nie są misiami? Tak naprawdę to są torbacze. Albo na przykład takie, o, stekowce. Wiecie, co to są stekowce? Od razu wam powiem, to nie są zwierzątka, z których się robi steki. Stekowce to na przykład taki dziobak. Widzieliście kiedyś takie coś? Trochę na lądzie, trochę w wodzie. Dziób jak kaczka, ogon jak bóbr, a do tego jadowity. Nie przytulamy się do dziobaków. Nie polecam, nie polecam. To wcale nie takie miłe. Ładnie popatrzeć, ale nie tulimy go. O, albo na przykład taki, o, takie coś. Wiecie, co to jest? To jest kolczatka. Nie, nie, jeżozwierz jest większy. To jest kolczatka. I taka kolczatka, wyobraźcie sobie, jest taka maleńka, a ma 18-centymetrowy języczek. Wiecie, jaki to wielki język? Ona się może o tak tędy wyciągnąć języczek i podrapać się za drugim uchem. Chcielibyście tak potrafić? Ja też, ale wtedy pewnie ciężko by było ten język uchwycić, bo byłby za długi, by się plątał. Mógłbym go sobie przygryźć. Nie chciałbym. No dobrze, ale w Australii żyją jeszcze jedne zwierzątka, takie bardzo, bardzo znane. Czy ktoś z was wie, jakie to zwierzątka? Też z taką... Kangury! Dokładnie, jedne z najbardziej znanych zwierzątek Australii. I wyobraźcie sobie, z nimi również się zdążyłem zaprzyjaźnić. Nie zauważył, ale mam problem z jąkaniem. W istocie nie zauważyłem. Nikt nie zauważył. A gdzie tam? Polinezjo! Co cię tu do nas sprowadza? Mam na imię Johnny i nie mogę powiedzieć słowa. Cześć, Johnny. Dzieci, przywitajcie kangura Johnnego. Wszyscy razem. Cześć, kangurze Johnny. To może i ja przywitam naszego gościa. Cześć, kangurze Johnny. Polinezjo, ostrzegam cię. Pamiętasz list? No już dobrze, dobrze, niech będzie. Przepraszam. Przyszedłem tu do pana, bo mi powiedziano, że pan mi może pomóc. Wszyscy się ze mnie śmieją i mi smutno. To bardzo nieładnie, że ktoś się z ciebie śmieje, Johnny. Przecież jesteś taki sam, jak wszyscy. A więc z siebie się śmieją, nie sądzisz? Bardzo pan mi... Minionek! Minister! Miętosek! Milczący! Mistrz świata! Miły, panie doktorze! Ja tak. Czego nie można powiedzieć o Polinezji, która stara się robić ci koło pióra? Nie pamiętasz już Polinezji, jak przed laty nie umiałaś skrzeczeć i śmiały się z ciebie inne papugi? Nie pamiętam! To może ci przypomnę. Nie, dziękuję! Właśnie. Posłuchaj, Johnny, jesteś jeszcze młodym kangurkiem i wszystko może się zmienić. Tak jak zmienić się głos i kiedyś będziesz mówił głosem dorosłego kangura. Tak jak kiedyś zmieni się pora roku. I zamiast jesieni i zimy przyjdą wiosna i lato. Tak jak kiedyś Polinezja zmieni się w potrawkę w warzywach, jeśli się nie uspokoi. Ja nic nie mówiłam! Ja nic nie mówiłam! Ale pan
doktorze, słynie ze wspaniałych metod leczenia. Naprawdę nic nie da się zrobić? Ugryź się w język, Polinezjo! Ugryź się w język, skończysz w potrawce! Jest kilka metod, John. Słyszałem, że w Australii, skąd pochodzisz, są różne wywary z ziół i egzotycznych roślin, które mogą ci pomóc. Ale ja nie ufałbym nikomu, bo warto wierzyć w siebie. Przejechałem cały świat, lecząc zwierzęta i wiem, że pewność siebie i praca zawsze dają najlepsze efekty. I wiesz co? Już mówię, Johnny. Pozwolisz jednak, że najpierw zagotuję wodę. Marzy mi się dziś potrawka w warzywach. Wielu ludzi na całym świecie, zakładam więc, że odnosi się to i do kangurów, leczy jąkanie śpiewem. Chcesz spróbować, Johnny? Znam nawet początek tej piosenki. Zaczyna się od na 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 na, albo la 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 la. Jak to było w tym przepisie? Papugę oskubać z piór, następnie do zagotowanej wody wrzucić marchew, pietruszkę i selera. Ale przecież jesteś lekarzem weterynarii. Nie wypada jeść mięska. Mięsko B, warzywka cacy. Samo zdrowie, palce, lizo i pazury. Znam jedną piosenkę i że rzeczywiście zaczyna się od na. Zaśpiewaj ją dla nas. To takie ćwiczenie. Zobaczymy, czy działa. Ale ja nigdy nie śpiewałem. Tylko dlatego, że się boisz. Boisz się śmiechu innych kangurów. A bać się nie trzeba. Dzieci często śmieją się z innych, kiedy nie są tacy sami jak one. To bardzo, bardzo nieładnie. Ale warto zawsze być sobą. Proszę, święte słowa! A jak ja jestem sobą, to nie! To źle! To garnek z wodą nastawia! Zaczynaj, Johnny! Na 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 na. Na 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 na. Wszyscy zawsze śmiani się, wszyscy wyśmiewani mnie. Kangurzątko, co się jąka, zamiast mówić coś tam brzdąka. Kangurzątko z wielką torbą pełną słów. Teraz wszystko zmieni się, teraz popatrzcie na mnie. Każde słowo brzmi jak trzeba, z każdą chwilą bliżej nieba czuję się. Może jąkam, ale nie jestem taki złośliwy. Cześć, dzieciaki! Hej, hej! Do zobaczenia w Australii, Johnny! No dobrze, moi mili, byliśmy w dalekiej Australii. Ale chyba pora ruszyć w dalszą drogę. Kto tym razem chciałby nam pomóc zakręcić naszym globusem podróżnikiem? O, tu widzę, koleżanka się zgłasza. Zapraszam z Polinezją po schodach. Czy są jakieś miejsca, gdzie szczególnie chcielibyście się udać? Pewnie dużo takich miejsc. O, zobaczymy, co się da zrobić. Powiedz mi, jak masz na imię? Ania. Uwaga, uwaga. Ania, zakręci globusem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ania testuje globus. Intensywnie, widzę, będzie ciężko. Trzymał się za nim, zatrzymał ja. Dobrze, jeszcze raz. Dobrze, uwaga. I dajmy na to tu. Może być tu?
wiesz, co to za miejsce? Afryka. Afryka. Dziękuję za pomoc. Moi mili, Afryka to naprawdę bardzo ciekawy kontynent. Byliście kiedyś w Afryce? Wiecie, jakie tam jest zróżnicowane środowisko? Mamy tam wszystko. Tam są pustynie. Ale tam są też dżungle. Tam są sawanny. Czego już więcej chcieć? I tam też żyją bardzo różne zwierzątka, bo wiadomo, co region, to inne zwierzątko. Tam mamy na przykład takie żyrafy z długimi szyjami. Mamy tam ogromne słonie, ale mamy też maleńkie jadowite skorpiony albo jadowite węże. No ale nie musimy się martwić, bo nad nimi wszystkimi stoi on, król. Król lew, jak już to wszyscy zdążyli zauważyć. Jak ja nie cierpię być królem. Słucham? Słucham? Nie cierpię, nie cierpię, nie cierpię. Ktoś tu chyba chce być papugą. To ja jestem od powtarzania. To ja jestem od powtarzania. Co tu się dzieje? Doktorku, co tu się dzieje? Jestem taki zmęczony, taki zmęczony. Ciągle ktoś czegoś ode mnie chce. Ciągle wracają się do mnie z prośbą o poradę. Ciągle chcą, abym rozstrzygał spory i rządził. Skąd w ogóle pomysł, że lew ma być królem? Powiedziałabym coś, ale mnie zatkało. No właśnie, skąd ten pomysł? Powiedziałabym coś, ale mnie zatkało. Rzeczywiście, cały świat uważa cię za króla zwierząt. To źle? To miłe, ale ja chcę spać, 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 spać. Od 20 lat nie przespałem nocy. A to wąż przychodzi i mówi: sympatyczny panie królu, susza, nie ma co jeść. A to zebra się mazga i że nazywają ją przejściem dla pieszych. A to nosorożec mówi, że ma nieładny nos i chce operacji plastycznej. A to słoń mówi, że ma wszystkiego dość i mogę go cmoknąć w trąbkę o tak, cmok, cmok. Ale najgorsze są te ptaszyska. Kiedy tylko zdrzemnę się nad ranem, zaczynają drzeć japę. Powiedziałabym coś, ale mnie zatkało. Czuję się zraniona. A ja chcę spać. Nie chcę decydować o wszystkim. Nie chcę, by mi się kłaniano. A do tego od 20 lat mam tę samą fryzurę. A może ja bym tak chciał się czesać na boczek, albo zrobić sobie trwałą, albo dredę, albo warkoczyki, albo kok, albo przedziałek, albo obciąć się na łyso. Popatrzcie na to. Przecież grzywki wyszły z mody 10 lat temu. No. Powiedziałabym coś, ale mnie zatkało. To mi wygląda na depresję albo stan skrajnego wyczerpania. No i jeszcze ten głos. Co chcę zaśpiewać coś dzieciom do snu, to wychodzi mi tak. Były sobie kotki dwa. Szare burę obydwa. A więc i one nie śpią, bo się boją. Nikt nie śpi, nikt w mojej rodzinie nie śpi. Oszaleję, oszaleję, oszaleję! Powiedziałabym coś, ale mnie zatkało. Jedyne dobre, że zatkało tego badalca. Proszę posłuchać, wasza królewska mość. Posłuchaj. To chyba nie wygląda aż tak dramatycznie. To nie wszystko. Wciąż mi się wydaje, że ktoś coś do mnie mówi. Wszystko zaczyna się od słowa lew. Mówią, idź w lewo. Myślę, że mówią do mnie. Mówią, Lewandowski znów strzelił gola. Myślę, że mówią o mnie. Mówią, lewy dopływ Wisły. Myślę, że mówią o mnie. I przez to zacząłem wciąż skręcać w lewo. Powiedziałabym coś, ale mnie zatkało. Zacznijmy od tego, że musisz zacząć się wysypiać.
Próbowałeś korków do uszu? To sprawdzona metoda. Kiedy Polinezja rozpoczyna swe wieczorne koncerty, dyskretnie wkładam korki do uszu i udaję, że jej słucham. Co jakiś czas bijąc brawo. Powiedziałabym coś, ale mnie zatkało. Do tego zdrowa dieta. Koniec z podjadaniem w nocy. Koniec ze słodyczami. Więcej owoców, więcej warzyw i oddech. Spokojny oddech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I wdech. I wydech. I wszyscy. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. To ureguluje sen. Robię właśnie pyszną potrawkę. Gdybyś miał ochotę, choć jeszcze nie wszystkie składniki są gotowe. Powiedziałabym coś, ale mnie zatkało. Ale przede wszystkim spokój. Tego trzeba ci najbardziej. Spokój. 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 Nawet król czasem musi zdjąć koronę. Nie możesz wszystkiego brać na siebie, wszystkim się przejmować. Zobaczysz, wszystko się ułoży. Już mi lepiej, doktorze. Ja jakoś tak spokojnie. Jakoś tak. Żaden ptak cię nie obudzi. Powiedziałabym coś, ale... Sypialnia jest na... cóż, na lewo. Coś, ale mnie zatkało. Michalinka, czemu płaczesz? No dobrze, byliśmy w Afryce. Chyba pora jednak na dalszą drogę. Kto tym razem chciałby nam pomóc zakręcić naszym globusem? Zapraszam cię do nas. Za Polinezją. Zabawmy się gdzieś dalej i poznacie kolejny świata. Jak masz na imię? Tomek. Tomku, poradzisz sobie z tym globusem? Jest bardzo wielki i ciężki. Spróbujemy. Tomek kręci. Oj, dobrze. Tak, delikatnie trochę.
Dobrze, spróbujemy. Może być tu? Wiesz, co to za miejsce? Ameryka Południowa. Ameryka Południowa. Byłeś tam kiedyś? To też dość daleko. Dzięki. Możesz pomału udać się na swoje miejsce, a ja wam tymczasem opowiem, z czym będziemy mieli do czynienia. Wyobraźcie sobie. Ameryka Południowa jest mi bardzo bliska, gdyż to właśnie tam spędziłem długie lata studiując zwyczaje i języki zwierząt. Tam też, w dżungli, można spotkać naprawdę ciekawe gatunki. No, wśród nich między innymi na przykład takie o, papugi. Czy wiecie, że Polinezja, tak, ten potwór, który ciągle nam przeszkadza, przyleciała ze mną z dżungli? Potwór? Sam jesteś potwór! Doktor Potwór! Czy możesz się na chwilę przymknąć? Na chwilę, jedną, małą, krótką, tycią, najkrótszą, najmniejszą, tyciusieńką, jeszcze mniejszą! Cisza! Chciałeś znać język zwierząt, to masz! Nigdy się nie zamknę, nigdy! Będę mówić, 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 gadać, gadać! Poszła mi stąd! Małpa! Małpa! Małpa tu, małpa tam, ciągle w ruchu, zobacz sam! Małpa wielka, małpa mała, małpa leży, małpa wstała, małpa biegnie dookoła, małpa smutna i wesoła, małpa ogień, małpa kołek i na stole, i pod stołem, małpa A, małpa B, zatrzymajcie wreszcie mnie! Też mi coś? Nie mój cyrk, nie moje małpy! Polinezjo? Manie, to nasz gość. No, może raczej rzeczywiście pacjent. Dzień dobry. Dzień dobry, uszanowanie. Dobry dzień, czołem, serwus, hej, hejka, ciao, hola. Choćbym chciała, to tego nie powtórzę. Połowy zapomniałam. Cóż, łatwo nie będzie. Chciałbym zapytać, co cię do mnie sprowadza? Figle, 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 małpi figle, małpi figle, małpi figle, małpi figle. Ty! Ale wiesz, że już nigdy nie będziesz mógł na mnie narzekać! Nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz! Baczność! Jedna z drugą! Spokój! Spocznij! Baczność! Spocznij! Baczność! Spocznij! Baczność! Baczność! To znaczy spocznij! To znaczy baczność! To znaczy cisza! Natychmiast udasz się na swoje miejsce i zaczniesz wyskubywać sobie piórka, zanim trafisz do potrawki. Zaczynam rozumieć, o co chodzi. Mamy tu klasyczny przypadek małpiego rozumu. Czy zechciałabyś nam powiedzieć, czym się odżywiasz? Żółte! Długie! Banan! 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 Coś jeszcze? Banan! 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 Dostaniesz banana, jak się uspokoisz. Głodna jestem! Głodna, 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 głodna! Małpi cyrk, doprawdy. Z czym do mnie przychodzisz? Z wizytą! Bardzo zabawne. Czy wy nie jesteście czasem siostrami? Jestem ciągle pobudzona. Biegam, pływam, latam, skaczę, a ciągle płatam małpi figle. I nie jesteś zmęczona? Ja zmęczyłem się patrząc na ciebie. Taka moja natura. Taka jestem. Taka byłam. Taka będę. Tylko czasem już nie mogę. Jeżeli dobrze zrozumiałem, jesz tylko banany. Banan, 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 głodny banan, jestem. Banan, banan, coś banan, 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 banan. Spokój! Jedna z drugą! Jesteś jak dziecko, które ciągle chce jeść słodycze. A tak się nie da, tak nie można. Słodycze, owszem, są pyszne, ale można je jeść raz na jakiś czas. Tak samo z bananami. Banany są pyszne i zdrowe, ale trzeba jeść także warzywa, inne owoce, zdrowe orzechy. Jak widzisz, gotuję potrawkę. Tylko jeszcze nie wszystkie produkty są gotowe. Jeść, 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 jeść! Cześć, 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 cześć! Przestań po niej małpować! Przestań papugować, słyszysz? Przestań, 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 przestań! Wredna małpa! Dość! Dość! Proszę bardzo, widzimy się za tydzień na kolejnej wizycie. Tymczasem zalecam zmianę diety. Od dzisiaj warzywa, dużo ruchu na świeżym powietrzu i jeden banan na deser. Jeden dziennie. Zrozumiano? Nie! Jeden banan! Polinezjo, nie jesz dziś kolacji! Doktor ma rację!
przepraszam. Doktor ma rację. No. Kto ma rację, stawia kolację. Przysięgę Hipokratesa. Co to było? Co to był za dzień? Zdrzemnę się chwilkę. Wszystko gra, on ci dobrą radę da. On podpowie, by być sobą. Przecież kangur nie jest krową. Przecież kangur to nie pies. Wiemy, wszystko idzie źle. Ze zmęczenia słaniasz się i choć ryczysz aż do nieba, nikt nie słyszy, kiedy trzeba. Co to on wysłucha cię? Im na złość, on cię wesprze i doradzi. Kiedy stoisz, to posadzi. Gdy upadasz, złapie cię. Na 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 na. Bo jeśli masz przyjaciela, każdy wtorek to niedziela, zawsze słońce patrz jak ty. Na 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 na. Mamy nadzieję, że się podobało. Wielkie brawa jeszcze raz dla naszych zwierząt, dla papuszki. Polinezja się naskakała dzisiaj. Mamy nadzieję, że się podobało, a już niedługo zapraszamy na kolejny rodzinny quiz o zwierzętach. O godzinie 14.20 odbędzie się kolejny quiz rodzinny o zwierzętach. Zapraszamy dzieci razem z rodzicami, babciami, dziadkami, ciociami, rodzeństwami, kuzynostwem i wszystkimi, z którymi tutaj przyszliście do nas, nawet z przyjaciółmi. Ale to jeszcze nie wszystko. Przypominam, że mamy tutaj jeszcze dodatkowe atrakcje, z których z tego co widzę jeszcze nie wszyscy skorzystali. Na przykład, zaraz za nami możecie sobie pograć w klasy. Mamy takie zwierzątkowe klasy. Można sobie porzucać, poskakać i pograć. A zaraz za tą strefą mamy jeszcze strefę malowania buziek. Kto jeszcze nie pomalował buźki? Widzę tu takie osoby. Zachęcamy, farbki są bezpieczne. Każdy może skorzystać, pomalować sobie buźkę w jakieś zwierzątko. A zaraz za malowaniem buziek mamy ogromną kolorowankę ze zwierzętami. No i niektóre z tego, co widzę, jeszcze proszą o kolory, także możecie im ubarwić życie. Chciałbym